konkretnym celu, żeby powstrzymać biogazownię. Drodzy Państwo, nasza ziemia 2,5 roku temu z Waszym udziałem mieszkańców Suchego Dworu i Pogórza przeprowadzała już taki protest. Co prawda było tutaj to w sąsiedztwie, tam w hali namiotowej, gdzie obecnie administruje tam flota. W ten czas odkryliśmy, że projekt, który był poddany konsultacji społecznej, zawierał takie zapisy, które stwarzały możliwość wybudowania obiektów nie służących modernizacji oczyszczalni, ale obiektów odnawialnych źródeł energii powiązanych z urządzeniami oczyszczalni, które mogły i mogą utylizować odpady spoza terenu gminy. W ten czas, w momencie kiedy społeczeństwo tutaj protestowało z naszą ziemią, wprowadziliśmy uwagi do tego projektu i oczywiście pan wójt zmienił ten projekt, zmienił go na tyle, że ten projekt był dla nas bezpieczny i były tam zapisy mówiące, że biogazownie mogą powstać, spalarnie mogą powstać, ale tylko zasilane z tego odpadu, który powstaje w procesie oczyszczania. I to nas zadowalało. Tylko że pan wójt wyłożył ten projekt do konsultacji, uspokoił nasze nastroje, po czym schował go do szuflady, wyciągnął po ponad 2 latach i to, co przyjął, wykreślił i dał Radzie do przegłosowania. Rada bez głębszego zastanawiania, mimo tego, że nasza ziemia składała uwagi, mimo tego, że braliśmy udział w komisjach, to i tak nie byliśmy w stanie wypracować takiego stanowiska, żeby wspólnie zabezpieczyć interes nasz, jak i interes PWiK-u. Bo my jako stowarzyszenie zgadzamy się z tym, żeby ta inwestycja, która tam jest prowadzona, czy ten proces, który tam się odbywa, żeby on był modernizowany, żeby były nowe technologie zainstalowane, żeby tam powstawały biogazownie, które mają odzyskiwać tą odnawialną energię, czy wytwarzać tą odnawialną energię, ale tylko z tych procesów, które tam zachodzą. I żeby to było jasne w projekcie wpisane. Oczywiście do tego nie doszło, dlatego spotkaliśmy się tutaj też z Państwem, żeby przekazać tą informację, na czym polega ta różnica, bo tutaj niektórzy Państwo od urzędu mówią o procesie fermentacji i o procesie spalania, a nie mówią o obiektach odnawialnych źródeł energii, do których zaliczają się biogazownie. I tam właśnie jest ta furtka, mamy na to dokumenty, mamy interpretacje prawne. Oczywiście będziemy starali się zaskarżyć ten projekt z przyczyn formalnych, ale chcemy przede wszystkim też mieć, chcielibyśmy mieć też w tym udział społeczny, z racji tego, żeby ta informacja właściwa była w społeczeństwie. Być może teraz PWiK stoi na stanowisku, że nikt takiego nie będzie robił, ale nikt nie zagwarantuje, że za miesiąc czy za rok taki obiekt będzie mógł powstać. Bo my doskonale rozumiemy, co to jest prawo miejscowe. W momencie, kiedy inwestor czy przedsiębiorca występuje o pozwolenie na budowę czy jakąkolwiek decyzję środowiskową, musi być ona zgodna z planem miejscowym. Jeśli w tym planie nie ma jakichkolwiek ograniczeń, to po prostu my jako już społeczeństwo nie mamy nic do powiedzenia, a tym bardziej urząd gminy. Bo nawet jeśli ktokolwiek chciałby się z urzędników temu sprzeciwić, to tego są sądy, które przestrzegają prawo. Dlatego chcemy w tym okresie 30-dniowym od momentu podjęcia uchwały złożyć stosowne uwagi do wojewody. Mamy też przygotowane takie pisma dla Państwa, takie pismo przewodnie, po którym można złożyć swój podpis. To jest taka forma apelu. To nie jest żaden dokument, który niesie jakieś konsekwencje dla Państwa. To jest tylko taki udział społeczny, żeby wojewoda w momencie, kiedy otrzyma od nas stosowne dokumenty, wiedział też, że jest po prostu jakby poparcie społeczne w tej sprawie. Jeśli są jakieś pytania, to służę tutaj pomocą. Proszę o pytanie. Pytania, chodzi o pytanie, pani. Dobrze. Proszę mi powiedzieć, gdzie pójdą wszystkie zbiorniki, które są bezodpływowe do kanalizy, do oczyszczalni ścieków, gdzie pójdą te wszystkie do zlewni odpady?
Jak pan sobie wyobraża, gdzie one mają pójść, jeżeli nie pozwalacie państwo, żeby oczyszczalnia, która ma podpisane umowę nawet z mieszkańcami tutaj na ulicy Reja, że jest szambo, jest odbiór wywozu w szambie, gdzie ma wywieźć, proszę mi powiedzieć, jeżeli umowa jest z oczyszczalnią. Kolejnym etapem jest nasza Oświetlica. Również ma zbiornik tak zwany nie bezpośrednio podłączony do oczyszczalni. Proszę mi powiedzieć, czy pan uważa, że ja głosując za tym... Dobrze, może państwo tak mówicie, to proszę mi powiedzieć, gdzie ta zlewnia ma odprowadzać swoje ścieki i przetwarzać ten osad, który tam zostaje. A gdzie w tej chwili odprowadza? Tak samo będzie dalej. No właśnie, i tak będzie dalej. No. I jeżeli ta... Jeżeli ta umowa, jeżeli ten plan zagospodarowania by nie określał, że również pobiera się z takich punktów, to proszę państwa, gdzie oddawaliby reszta mieszkańców gminy Kosakowo? Tak, bo modernizacja właśnie będzie polegała na tym, żeby spalać właśnie... A jest? Ale proszę państwa... Tutaj proszę pojedynczo, tak jak pan powiedział, proszę państwa, dlatego tutaj ja myślę, że pan przewodniczący prezes państwu powie, że oczyszczalnia zbiera również ze zbiorników, tak, ze zbiorników takich, jak tu mówimy o Suchym Dworze, bo ja nie wiem, ile w Mostach, ile w Pierwoszynie jest takich zbiorników, ile jest takich szam prywatnych. Ale te szamba już są. Już one muszą być od X lat jest odbierane. Nie, nie. Każdy się wypowie, proszę państwa. Ja mam co prawda na baterię ten sprzęt. Może się wyczerpią. Ale nie są proste. Drodzy państwo, no nie wiem, ale myślę, że pani sołtys chyba już częściowo odpowiedzi udzieliła, ale ja postaram się dokończyć. Pani sołtys i drodzy państwo, ja powiedziałem, że jeśli chodzi o proces oczyszczania i proces spalania, to my się zgadzamy z tym. My mówimy o obiektach odnawialnych źródeł energii, pani sołtys. To jest całkiem co innego, pani o czym innym mówi. Pani nie rozumie po prostu, nie rozumie, albo nie chce. Albo nie chce. Ale my mówimy o czymś innym. My mówimy o obiektach odnawialnych źródeł energii. Powiedział pan o spalarni, przepraszam. Ja może powiem. Obiekt odnawialnych źródeł energii to jest biogazownia, w której zachodzą pewnego rodzaju procesy. Tam się po zwierzęce poszły dane inne. I tutaj nasza ziemia po prostu wniosła sprzeciw i protest, żeby tam były wpisane ograniczenia, że tylko z tych odpadów, które powstają w procesie oczyszczania. Także mówimy o dwóch różnych rzeczach. Ale o ile się nie może tam w projekcie planu, czy... Chcę zadać pytanie? Bardzo proszę. Wydaje mi się, że w miejscowym planie, z tego co czytałem miejscowy plan, jest zapis o tym, że utylizowane będą tylko odpady związane z oczyszczaniem ścieków. Nie jest napisane, że tu oczyszczamy ścieków, ale ogólnie związane ze zbiorczym oczyszczaniem ścieków. Taki jest zapis. Nie mam 100% pewności. Ale wydaje mi się, że tak jak pan powiedział, nie ma pan pewności. Zapis jest dotyczący procesu fermentacji i spalania, drodzy państwo. A jeśli chodzi o obiekty odnawialnych źródeł energii, ten zapis jest wolny, otwarty. To jest pierwszy punkt w karcie 001. O powiązaniu z... I tam po prostu, drodzy państwo, my mamy interpretację i jasno jesteśmy w stanie wskazać, w którym miejscu zapis nas nie chroni. I w pierwszym wyłożonym projekcie ten zapis był taki sam, bardzo podobny. W drugim poprawiono o uwagi naszej ziemi i mieszkańców Suchego Dworu, żeby dopisać, że do biogazowni i spalarni będzie tylko i wyłącznie używany odpad powstały w wyniku oczyszczania. Tam na terenie tych oczyszczalni. Z tym się zgadzamy. Ale nie zgadzamy się z tym, żeby została stworzona furtka, żeby można było zwozić odpady z różnych gmin, województw, czy nawet spoza kraju. Czy pani sołtys to rozumie? Tak, ale nie ma takiego wpisu. No nie widać było, pani nie, nie ma. Na razie nie ma. Ale jest za tym, że nie ma. Drodzy państwo, ja chciałbym jeszcze w ramach wyjaśnienia. Na terenie oczyszczalni granica opracowania zmiany planu obejmuje kilkadziesiąt hektarów. Teren oczyszczalni, gdzie są dopuszczone obiekty odnawialnych źródeł energii, mówimy o biogazowniach, to jest teren zdecydowanie mniejszy, ale tam są dopuszczone biogazownie,
gdzie kominy sięgają do 38 metrów. To są urządzenia bez... Można budować urządzenia o mniejszej mocy do 100 kW. One nie wymagają dodatkowych uzgodnień, zaś ten teren został miesiąc temu uzgodniony w studiu. Ten teren stworzył warunki prawne do tego, żeby takie obiekty o dużej mocy mogły powstać z kominami do 38 metrów. Państwo widzicie. To są nie zapisy, które tego nie mówią, tylko które jasno wskazują, jakie obiekty mogą powstać. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, chciałem podziękować wszystkim za przybycie tak liczne. Wszystkim gościom, że znaleźli w tym gorącym letnim okresie chwilę, żeby się tu zjawić. No i przede wszystkim pogodzie, że dopisała, że nie musimy się chować pod deszczem, przed deszczem.